cóż, nawet my, klockofani, chyba jednak od czasu do czasu, no, musimy się wykąpać, prawda? Udajemy się do takiego, więc na przykład Rossmana po jakieś, wiecie, szare mydło, no, tak jak mówię, raz na dwa miesiące można zaszaleć i się wykąpać, zbieramy te kilka groszy, by sobie iść kupić to szare mydełko do wymycia się, no i dobiegamy do regału, a tam... Momo! I jest dylemat. Klocki? Mydełko. Wiadomo, co wygra. Momo! Z Rossmana. Zapraszam więc na recenzję. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, moi drodzy. Momo, ja wiem, wy w poprzednim unboxingu prosiliście, by najpierw poleciał Spider-Man. Wybaczcie, jednak stwierdziłem, że Momo jest ważniejsze. Dlaczego? Ponieważ aktualnie klocki Momo znajdziemy w Rossmanie. I one mogą na chwilę zniknąć. A okazji nie znikną, moi drodzy. Więc chcę zrecenzować to jak najszybciej, bo być może wielu z was ma pytanie, czy w ogóle to fajne. A po to jest ten kanał, by na takie pytania odpowiadać. Czy mamy sensowne alternatywy do klocków Lego? Czy mamy sensowne podróbki klocków Lego? I niejednokrotnie już się na tym kanale przekonaliśmy, że mamy, no ale czy Momo do tych klocków należy? Ja niestety w swoim olkuskim Rossmanie tego nie mam, natomiast dostałem to dzięki Olivierowi TV. Olivier TV wysłał mi tą paczuszkę, wpadajcie do niego koniecznie, bo no, paczkę wysłał mi faktycznie nie lichą, ale mam nadzieję, że poprzedni unboxing widzieliście. Jakie w ogóle mamy opcje tutaj tego zestawu? No są one całkiem ciekawe. Jest jakiś naukowiec, jest faktycznie babka w supermarkecie, ale taka z koszykiem, ja mam bardziej babkę z lodziarką, lodziarnia, dokładnie. Dokładnie pisze lodziarnia, więc jest plac zabaw, jest, o, gamingowy to byłby w ogóle czadowy zestaw, to chyba jest najfajniejszy i jest jeszcze siłownia. Zdecydowanie na plus jest to, że wiecie, nie pachnie on Chińczykiem, nie mówię o dosłownie zapachu, chociaż... No, taki zapach to też raczej nie ma zapachu jakiegoś tego. Natomiast widać, że to nie jest chińskie. W ogóle nie mamy tu chińskich napisów. Pomimo tego, że faktycznie tutaj jest... nie, no to jest chyba... Trzeba zajrzeć na stronę, zobaczyć, co jest na stronie, moi drodzy. Tutaj warto, myślę. Ja tego oczywiście teraz nie zrobię. Z oczywistych względów nie mam tu komputera, laptopa, ani nic, moi drodzy, innego. Natomiast bardzo fajne jest to, że to widać, że to są klocki dedykowane na polski rynek. Nie mamy tu chińszczyzny po prostu z naklejką, wiecie, chińszczyzna dla Rossmana. Worek całkiem gruby. Są niestety, i to niestety jest cały gruby blister naklejek, które, powiedziałbym, nie wyglądają za dobrze. No będę z wami szczery, nie wyglądają za dobrze. Czy ma tu mam takie naklejki, które faktycznie pasują do chociażby flipperów? Co? Czy my... Okej, chyba kumam. Moi drodzy, dostajemy tu, tak jest, cały szablon naklejek. Czyli w każdej paczce mamy ten sam szablon naklejek pasujący do, ze wszystkich zestawów. To jest zbiórka ze wszystkich zestawów. Z jednej strony oczywiście uznam to za plus, chyba z drugiej, chyba nie ma drugiej strony, to jest tylko plus, no bo faktycznie po naklejeniu tutaj naklejek troszkę nam ich zostaje i możemy ich użyć dowolnie. W takim razie, aczkolwiek jakościowo powiedziałbym, no nie prezentują się jakoś za specjalnie. Tylko tyle powiem, że nie wy, w sensie nie wyglądają. Jak się sprawdzą, to jeszcze zobaczymy, ale wstępnie nie wyglądają na zbyt dobre. Z tego co wiem, to Momo raczej są naszymi klockami, tak jak mówię, nie znam dokładnej ceny, ponieważ dostałem je w prezencie. Tu mam obietnicę, że nam mózg po prostu zmieni się w żarówkę i zaczniemy świecić, a te dwa klocki to nie wiem, co oznaczają. Nie mam pojęcia. Momo way, moi drodzy, momo way. Instrukcja natomiast już mocno chińska, no niestety tu zalatuje zbyt małą grafiką, bym powiedział, ale jest to na tyle czytelne, że chyba powinienem dać radę. Aczkolwiek myślałem, że będzie ciutkę lepiej. Worki grube, fajne, nawet grubsze od Lego, a jak same klocki, moi drodzy. Sprawdźmy. Same klocki, moi drodzy, w dotyku, szczerze, dobre. Dobre. Lego. Normalnie dotyku, jakość Lego. Oczywiście czuć, że to jest trochę inny materiał niż Lego. Przy szybie czuć to najbardziej, że no, jakby no nadepnął, to nie mam wątpliwości. O ile Lego, myślę, że mogłaby nawet w jakiś sposób przetrwać, to tu myślę, że poszłaby cała. Oczywiście są pewne różnice, no i to fajne, no bo nie zapominajmy, że jeżeli ktoś chce być legitną podróbką albo alternatywą Lego bardziej, no to musi mieć jakąś tam różnicę w tych klockach, tak? Ileś tych klocków musi się różnić od tego, co dostajemy od Lego i wtedy jest spoko, tak jak to robi Kobi. Nie wiem, po co jest instrukcja składania Hipola tu na końcu, gdy
jak Hipol jest złożony, babeczka. Babeczka przypomina, no troszkę wiadomo, Kobi, ale to bardziej tą główką. Ciało jak od Lego, nóżki jak od Frenców, rączki też jak od Lego, a głowa od Kobi, nie? No nie wygląda, znaczy w sensie okej, jest starannie wykonana. Spójrzcie, tu mamy do czynienia z bardzo malutkimi, wąskimi kreskami tych nadruków i jest to wykonane dobrze, ale podobnie jak w przypadku czy to Blocków, czy to Kobi, po prostu mi się ta forma nie podoba. Aczkolwiek na plus jest jeszcze to, że spójrzcie, nogi są rozdzielne. No to to jest plus, bo nawet Frency tego nie ogarniają, legowe. A tu proszę, łapki się nie wykręcają. Jakościowo, tak jak mówię, jest to okej. Włosy są plastikowe, nie gumowe, byście nie mieli wątpliwości. Czekajcie, w ogóle, czy to w ogóle będzie pasowało do Lego? Jeżeli będzie, to śmieszno. Śmieszna ta fryzura, okej, nie będę ci już tego robił, Luna, nie zrobię ci tego. Luna była na moim bazowym kanale na unboxingu figurek z Harry'ego Pottera, jeżeli nie byliście. Po prostu, nie podoba mi się dodatkowo ta szyja, wygląda troszkę jakby ta głowa nie była dociśnięta, gwarantuję wam jest. Dobra, zbudujmy sobie tą lodziarnię i będziemy gadać, z czym to się je. Dajcie mi chwilę, unboxing, znaczy ten drugi. No i moi drodzy, gotowy zestaw prezentuje się w taki oto sposób. I czekajcie teraz na ocenę, i ja wiem, i spokojnie, troszeczkę was podtrzymam. Moi drodzy, generalnie im dłużej to budowałem, tym bardziej miałem wrażenie, że to jest faktycznie bardziej jakoby coś, co próbuje udawać Kobi niż Lego. Faktycznie wszystkie klocki, nawet które tu były, przypominają Kobi, jak na przykład tą odwrotne mocowanie i tak dalej, więc tutaj jeżeli już to chyba bardziej Kobi starali się naśladować niż Lego. Teraz tak, czy to się budowało dobrze? I tak i nie. Były klocki, które wchodziły w ogóle super, mięciuszko, elegancko, natomiast były klocki chociażby na początku takie, że chciało mi palce urwać i no tutaj zdążyły mi zejść jeszcze już te czerwone ślady, bo to było na początku, ale było kilka takich momentów, że naprawdę budowało się na tyle ciężko, że myślę, że tutaj dziecko by się musiało udać do dorosłego, by mu pomógł. Kolejną wielką bolączką budowania jest na przykład naklejki, których no właśnie, w instrukcji do samego końca nie pokazano, że mamy nakleić naklejki, musimy się tego domyślać po opakowaniu, a może dano nam tu po prostu swobodę, natomiast naklejki cierpią po prostu na najczęstszą naklejkową problematykę, są dokładnie na wymiar. Nie wiem, czy widzieliście, jak się męczyłem z tą naklejką, ona jest co do milimetrów na boki, przynajmniej dokładnie taka sama, tutaj już troszkę lepiej, ale jak już ją przykleiłem, przez przypadek mi się chyciła wcześniej, to one w ogóle mają grubość bibułki, nawet chyba mniejszą i strasznie było to ciężko, moi drodzy, odkleić. Wyglądowo na pewno jest dużo lepiej, niż ma to miejsce w dotyku. W sensie jest okej, wszystko jak najbardziej, ale po prostu gdy to stoi, wygląda lepiej, niż zaczniemy tu zaglądać szczegóły, bo chociażby zaczynamy zaglądać szczegóły i spójrzcie, tutaj niestety mamy również nawet problemy z kolorami. Nie wiem, czy widzicie, te dwa tutaj klocki mają zupełnie inny odcień niż ten niebieski u góry, ten tu i ten tu. Wezmę palucha, żeby cienia nie robić, o. Natomiast to jest jedyny problem, który tu zobaczyłem. Natomiast wiecie, no przy większej ilości klocków to pewnie by się ten problem dalej nasilał i zwiększał. To nawet jest fajnie zrobione, bo oczywiście mamy tu, spójrzcie, klapę, tu mamy dostęp do lodów. Brak oczywiście troszkę takich rzeczy jak gadżety, żeby na przykład te lody móc pochwycić. Sam łeb tej, no dobra, łeb kobity do lodówki wejdzie, więc nie jest źle. Wygląd lodów też bym powiedział, że zostawia trochę do życzenia. No co najmniej jest to taka praktyka,
praktykantka, która, mówiąc delikatnie, ma mocno wywalone na estetykę swojej pracy. Sam lód ok. Tutaj jeszcze mamy taki automacik właśnie do tych dwóch napojów. Ja go tu przyczepiłem do góry, żeby ten kubek mi nie latał, ale oczywiście on ma symulować tutaj kranik, moi drodzy. No i samą laleczkę, mini laleczkę, myślę, możemy tak powiedzieć, już oceniałem, także tu nie będziemy wracać. Jest jakościowo ok, ale wygląd po prostu mi się nie podoba. Innymi słowy, moi drodzy, jakby to podsumować, powiem tak, jeżeli jest recenzja, w której czepiam się, że brakuje takich gadżetów, jak właśnie łapka do rączek, a nie czepiam się, że nam się rozpala to w rękach, czy w ogóle pęka w rękach, to znaczy, że mimo wszystko mamy do czynienia z czymś dobrym. I tu również mamy do czynienia z czymś dobrym, tak jak mówię, jakościowo jest super. Oczywiście są te wady, tak jak mówię, typu, że różne kolory i to oczywiście boli. Powiedziałbym więc tak, jako zestaw kupiony w Rossmanie na wakacje do pobawienia się nad morzem, super sprawa, bo jeżeli to faktycznie kosztuje 8 zł, no to powiedzmy ok. Natomiast jako zestaw do kupienia do domu i takiej faktycznie dłuższej zabawy, no to już jest kwestia indywidualna. Dla mnie raczej nie. Znaczy, wiecie, jako zbudowana konstrukcja tak, ale do rozbudowywania i budowania dalej raczej średnio, przy czym tak jak mówię cały czas, to już kwestia indywidualna. Mimo wszystko jest to jakiś design, jest jakieś przemyślenie tematu, troszkę niestety błędów, tak jak mówię, bardziej fabrycznych niż takich, wiecie, chamskiego, jak Chińczyki podchodzą, że puszczają byle co i tak się sprzeda, moi drodzy. Jest więc dobrze, mocne 7+/10, można spojrzeć, nie popłaczecie się, gdy to dostaniecie, ale Lego to nie jest i to troszkę do jakości Lego brakuje. Chociaż mówię, tu nie chodzi o jakość samego klocka, tylko właśnie bardziej wykończeń, bardziej detali niż samej jakości. Bo klocki naprawdę, myślę, że spokojnie poza szybą można po nich deptać i nic się tu nie stanie, można próbować łamać, będzie ok, moi drodzy. Nie wiem, czy moja recenzja was przekonała, czy zniechęciła do Momo, ale na pewno, mówię, nie jest to coś, na czym stracicie zdrowie, czy psychiczne, czy fizyczne. Można, ale nie trzeba, mamy lepsze klocki. Jest to jeszcze jeden Momo, nie zapominajcie, że będzie jeszcze jeden Momo na moim kanale, będzie to zwierzątko lew.